powitać Państwa wszystkich na dzisiejszych uroczystościach z okazji 35-lecia NCC Solidarności. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w naszym budynku, w całym 99 imienia Zbigniewa Herberta. Nie chciałabym przedłużać, tak jak obiecałam Panu Przewodniczącemu, nie będę długo mówiła, ale chciałabym Państwu z okazji jubileuszu złożyć życzenia wszystkiego najlepszego, żebyście Państwo mieli wiele satysfakcji ze współpracy w związku, żeby Państwo mieli wiele satysfakcji z wykonywanego zawodu i żeby Państwu zawsze się chciało dla wielu, dla nas wszystkich tam działać, robić. Życzę wszystkiego najlepszego i miłej dzisiejszej uroczystości. Dziękuję. Proszę o powstanie. Sekcji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze wprowadzić.
Tym bardziej jest nam miło, gdyż pani Grażyna była wcześniej naszym członkiem, osiągając równie bardzo wysokie stanowiska w polskiej oświacie. Swoją obecnością zaszczycili nas również znakomici następujący goście, którym serdecznie dziękując za przybycie, witam i przedstawiam. Proboszcza parafii pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Męczenników, księdza Krzysztofa Jackowskiego. Przewodniczącego regionu Mazowsza NZZ Solidarność, również przewodniczącego Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania nr 5 w Warszawie, pana Andrzeja Kropiwnickiego. Przewodniczącego Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność Regionu Mazowsze, pana Andrzeja Piekutkowskiego. Starszego Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Praga Południe Miasta Stołecznego Warszawy, panią Halinę Panównik. Dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Waweł Miasta Stołecznego Warszawy, panią Annę Piwowarek. Dyrektor 99. Liceum Ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta, panią Bożenę Gromadzką. Dyrektor 47. Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Wyspiańskiego, panią Annę Gromadzką. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 312 imienia Ewy Szelków-Zarębiny, panią Ewę Adamską. Radnych Dzielnicy Praga Południe. Oraz przedstawicieli warszawskich Międzyzakładowych Komisji Oświatowych NZZ Solidarność. Minęło 35 lat od sierpnia 1980. Powstania Solidarność przejęła na siebie rolę wyraziciela dążeń społecznych. Była promotorem wszelkich zmian, stanęła do walki o dobro narodu i ojczyzny. Polska Solidarność wypływa z doświadczeń naszych dziejów. Jest niej świadomość, że wolność jest dobrem uniwersalnym. Solidarność stała się ruchem społecznym walczącym o sprawiedliwość i prawa. Na koniec przytoczę jeszcze raz słowa Ojca Świętego Jana Pawła II, wygłoszone 6 czerwca 1999 roku w Sopocie. Solidarność otworzyła bramy wolności w krajach zniewolonych systemem totalitarnym. Zburzyła mur berliński i przyczyniła się do zjednoczenia Europy. Nie wolno nam tego zatrzeć z pamięci. To wydarzenie należy do naszego dziedzictwa narodowego. Słyszałem od was, nie ma wolności bez solidarności. Dzisiaj trzeba powiedzieć, nie ma solidarności bez miłości. Dziękując wszystkim Państwu za cierpliwość, chciałbym się wygodać, abyśmy nigdy nie zeszli z tej drogi. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu dyrektor generalną Kancelarii Prezydenta. Szanowni Państwo, organizatorzy i uczestnicy obchodów 35. rocznicy powstania NZZ Solidarność i 35-lecia Komisji Międzyzakładowej nr 387 NZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania Regionu Mazowsze w 99. Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta. Szanowni Państwo, serdecznie pozdrawiam wszystkich przybyłych do 99. Liceum imienia Zbigniewa Herberta na obchody 35. rocznicy powstania NZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania. Jest mi niezmiernie miło, że niemal w przedzinarodowego Święta Niepodległości mogę Państwu złożyć gratulacje z okazji tego ważnego jubileuszu. Solidarność stanęła w obronie prawa narodu do wolności oraz prawa każdego człowieka do godności i szacunku. Dzięki temu wielkiemu ruchowi Polacy odzyskali poczucie własnej wartości i siły. I po dekadach przymusowego milczenia wyrażali sprzeciw wobec krzywdy i zniewolenia, jakie przyniósł reżim komunistyczny.
Solidarność była jednocześnie wyrazem wielkiego głodu prawdy i odnowy moralnej. Dawała ludziom odwagę, by odrzucić kłamstwo i demaskować fałsz propagandy. W tych pokojowych zmaganiach szkoła stanowiła jeden z najważniejszych przejawów starej demokratycznej opozycji. Edukacja w czasach PRL miała służyć w pełni młodym Polakom obcej ideologii i wypaczonej kwestii dziejów ojczystych. Odrodzenie duchowe naszego społeczeństwa nie mogło się więc dokonać bez udziału nauczycieli. Wielu pedagogów, mimo nacisku władz, przekazywało dzieciom i młodzieży prawdziwą wiedzę. Dzięki nim szkoła stawała się przyczółkiem obywatelskiego ducha i swobód. Powstanie Solidarności Nauczycielskiej przyczyniło się do zintegrowania środowisk wokół wspólnych celów i wartości. Doświadczenia z lat 80-81 pomogły przetrwać stan wojenny, a gdy nadszedł przełom 89 roku, podjąć reformę szkolnictwa, w którą zaangażowani byli także członkowie Państwa organizacji. Za to wszystko chcę dzisiaj Państwu podziękować. Dziękuję za zasługi, jakie położyła Solidarność Nauczycielska dla edukacji. Dziękuję każdemu z Państwa za codzienny trud podejmowany dla dobra nowych pokoleń Polaków. W tym szczególnym dniu życzę Państwu wielu sukcesów i satysfakcji z postępów i osiągnięć podopiecznych. Dzięki zwycięstwu Solidarności cieszymy się dzisiaj suwerennym i demokratycznym państwem, ale ideały sierpnia nadal zachowują aktualność. Ufam, że dzięki Państwa pracy wolna Polska będzie coraz lepiej i zgodnie z tą przesłanką. Zwracam się z szacunku i sympatii prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Przewodniczącego, to ponieważ widzę tutaj tak wiele znanych mi od kilkudziesięciu lat twarzy, to Panie Przewodniczący, ja bym chciała dwa zdania osobiste. Ponieważ Pan Przewodniczący tak pięknie nawiązywał do Ojca Świętego, to ja też sferyfrazuję. Jeśli o mnie chodzi osobiście, to tutaj się wszystko zaczęło, proszę Państwa. Ja więc w Komisji Zakładowej Solidarności przy Szkole Podstawowej 141 rozpoczęłam swoją działalność publiczną. Potem była Komisja Międzyzakładowa, Komisja Międzyzakładowa Koordynacyjna, Region, Komisja, Sekcja Krajowa i wszystkie rzeczy, które się zaczęły dziać, to zaczęły się dziać tutaj. Ale jest jeszcze drugi element osobisty, który chciałam tutaj Państwu powiedzieć, ale wrócę do tego pierwszego. I chciałam w związku z tym, że moja życiowa droga, ta publiczna, zaczęła się w tej komisji, to nie byłoby tego wszystkiego bez pomocy Joli, pani Wandy Hochman, której tutaj nie ma, Danusi. Wszystkie dziewczyny zawsze pomagały i popromowały mnie i naprawdę bez nich nie byłoby dzisiaj tego miejsca, w którym jestem. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Andrzejowi Kropiewnickiemu, który zawsze też wspierał, pomagał i dawał dobre rady i daje nadal. Andrzejowi Piegutkowskiemu bardzo serdecznie dziękuję. Ale proszę Państwa, jest jeszcze druga osobista refleksja, jeśli mogę jeszcze chwileczkę. To 99 liceum. Z tego liceum wyszłam do służby publicznej rządowej. Bo tutaj byłam nauczycielem, tę szkołę tworzyłam z panią dyrektor Murawską, której nie ma, ale serdecznie ją pozdrawiam, pan jest Jacek Murawski. Więc tu się wszystko zaczęło, mam nadzieję, że się nie kończy. Wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam i na ręce pana przewodniczącego chciałabym przekazać wizję pana prezydenta. Dziękuję bardzo serdecznie pani Wierzynie, ponieważ czujemy się z nią dużo, dużo lepiej tutaj. Naprawdę uświetniła naszą obecnością i listem i honorowym patronatem prezydenta. To jest dużo dla naszej komisji. Dziękujemy. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Kropiwnickiego, przewodniczącego regionu Mazowsze NSZZ Solidarność. Koleżanki, koledzy, szanowni goście, a właściwie
właściwie wszyscy goście są koleżankami i kolegami. Trudno jest przemawiać po człowieku, który przybliżył naszą historię, po panu prezydencie. Ja tak tylko tak. Zacytuję słowa jednego z największych, że naród, który nie zna swojej historii, jest narodem ginącym. A historię przypominamy, tworzymy my. My nauczyciele, bo ja też jestem nauczycielem. I to na nas spoczywa największy obowiązek i spoczywa. Przypomnijmy sobie z tych 21 postulatów, które były dla nas najważniejsze. Cenzura i białe plamy. I ja powiem tak. To nie rok 80. powiedział i spowodował to, że zaczęliśmy mówić prawdę o historii. To zależało od każdego z nas, kto wtedy pracował. W 67 roku, ja chodziłem do średniej szkoły, wszystkich nauczycieli bym nie wymienił. Ale była jedna pani, która się nazywała Irena Kutyło i uczyła nas historii. I jak doszła do czasu II wojny światowej, to powiedziała, kochane dzieci, zacznijcie książki. I powiedziała, opowiedziała, jak gdyby o pakcie Ribbentrop-Mołotow i o znaczeniu wejścia 17 września do Polski od strony wschodniej. I potem opowiedziała o historii Katynia. To był 67 rok. Reżim pełen. Groziło jej wszystko. Wydalenie z zawodu. I brak środków do życia. Więc to dążenie do prawdy, wolności jest w każdym z was. I tylko od was zależy, od waszej odwagi. Nie od koniunktury politycznej takiej czy innej. Bo karki mówiące o historii do dzisiaj ma. Tu dzisiaj mamy przekłamanie. Dzisiaj też pewne środowiska próbują nam nałożyć pewną kartę widzenia świata. To wy w stosunku do nich, to my w stosunku do społeczeństwa jesteśmy odpowiedzialni za mówienie prawdy, a nie kartowanie czegoś innego. I wasza komisja, bo tu schodzimy już na ten poziom, była jedną z bardziej prężnych i dającej jeden z większych wkładów nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce. Zarząd regionu powołał kartułę statuetki przyznanej z okazji 35-lecia i tu warto, żebym powiedział, dosyć wysokie kryteria były, zarówno dla osób fizycznych, dla członków związku, jak i dla komisji zakładowej. Wasza komisja została wyróżniona tą statuetką, została wręczona w Teatrze Wielkim na Wielkiej Gali z okazji 35-lecia na ręce pana przewodniczącego, ale dla was wszystkich członków waszej organizacji. Jednocześnie kapituła przyznała 4 statuetki indywidualne. I tu, żebym się nie pomylił, teraz spróbuję to alfabetycznie. Czyli pani Hanna Bronowska, jako pierwsza została wyróżniona, potem pani Grażyna Ignacza-Bandy, pani Wanda Krajewska-Hoffman i Darka Kubacka. Nie pomyliłem alfabetycznie. Ale zapomniałem o roli tarlackiej. Nie 4, do tego służą uczniowie, tak? Oni są lepsi od nas, mają nam podpowiadać. I
Jeżeli Państwo pozwolą, to chciałbym zaprosić panią Hannę Branowską i wręczyć jej prezydenta Piotrę i Józefa Zdrowia. Tak naprawdę ta droga się dopiero zaczyna. Życzę wam powodzenia. Wszystkiego dobrego. Tak jakby mnie żegnali. Pana burmistrza dzielnicy prawie południe, Tomasza Kucharskiego, który jest nieobecny, ale przysłany tutaj z naszej uczestnictwa. Szanowny Panie Przewodniczący, z okazji jubileuszu 35-lecia Powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność w imieniu własnym oraz Zarządu Dzielnicy Prawa Południa pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich członków związku. Każdy jubileusz jest niezwykłym świętem i ważnym wydarzeniem. Jest też okazją do wykonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i zadań. Dzięki zrywowi Solidarnościowemu Polska wyszła z żelaznej kurtyny. Stała się państwem suwerennym i niepodległym. Solidarność to organizacja, która zmieniła Polskę, przywróciła wartość i godność ludzkiej pracy. Historyczne wydarzenia 1980 roku, których nasze pokolenie było świadkami dla młodszych pokoleń, są już tylko historią. Ten jubileusz jest okazją, by te wydarzenia przypomnieć. Niech świętowany w tym roku jubileusz będzie okazją do pokazania wdzięczności wszystkim tym, którzy tą solidarność tworzyli. Wymagało to odwagi i poświęcenia. Dzięki tym ludziom żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Z tej okazji życzę Panu i wszystkim członkom związku wielu sukcesów zawodowych, wytrwałości w realizacji zamierzeń oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Z poważaniem Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy Prawa Południa. Proszę Państwa, zanim przystąpimy do rozdania pamiątkowych tabliczek, takich dyplomów oraz powiedzenia jeszcze o innych odznaczeniu, chciałbym, abyśmy powstali minutą ciszy, uczcili wszystkich tych naszych członków, którzy zmarli generalnie, a szczególnie w tym okresie w ostatnich 5 lat poprzedniego jubileuszu. Dziękuję Państwu bardzo. Dzisiaj będziemy wręczali tutaj nasze komisyjne odznaczenia, czy wyróżnienia, może tak to nazwijmy. Natomiast chciałbym jeszcze odczytać, że też nasi członkowie zostali wyróżnieni odznaką srebrną w sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NZZ Solidarność, którą otrzymaliśmy w uroczystości organizowanej przez Regionalną Sekcję Oświaty i Wychowania przez przewodniczącego pana Andrzeja Piegutkowskiego, którego również tutaj poproszę. Jest pan Andrzej? Jest. Żebyśmy dokonali jeszcze 3 wręczeń, 3 osobom, które nie były, również na takiej samej zasadzie jak pan Andrzej Piegutkowski wręczał. Ja to wyczytam wszystkie osoby, które zostały wyróżnione srebrną znaką Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania. Z tym, że od razu wyjaśnię, że wielu z naszych członków ma również i złotą. Nie czytamy dzisiaj, bo one były przyznawane w poprzednich okresach i niekoniecznie też przy okazji jubileuszu. Te oznaki do oznaczenia można było dostać w różnym okresie. Ale akurat teraz zbiegło się to, że dostaliśmy te odznaczenia srebrne. A więc tak, w naszej komisji zakładowej dostały odznaczenie srebrną znaką. Agata Augustyniak, Tadeusz Bąk, Anna Borowska, Chorążka
Ewa Chorążka, przepraszam. Dorota Kruk, Anna Krzyżanowska, Lucyna Lipińska, Aneta Mori, Aneta Podgórska, Bożena Słomińska, no i moja skromna osoba, Jerzy Smoliński. Teraz poproszę pana Andrzeja Piekutkowskiego o wręczenie trzech pani Annie Krzyżanowskiej, Ewie Chorążce i Kruk i Dorocie Kruk. Zapraszam. Ale wracając do tematu.
Powinniśmy również podejmować inne działania, które postują kłamstwo. Ja ostatnio czytałem w gazecie prawnej, nauczyciele otrzymują 14. Tam był tu przeciw. Tylko, że nie dostaliśmy tej 14 jeszcze nigdy, ale już w mediach jest i rodzice, i nasi koledzy ze związku również, no dostali 14. Kto z Państwa dostał 14? Ja nie widzę. Ale widzę uśmiechnięte twarze i bardzo się cieszę, bo to jest nasze radosne święto. Nasze. Cieszmy się, uśmiechajmy się i zadbajmy o naszą przyszłość. A ta przyszłość jest również w mediach, w internecie. Dlatego pozwoliłem sobie przewodniczącemu zrobić małą niespodziankę i filmuję całą tą uroczystość. Na jego stronie tej organizacji międzyzakładowej Pragi będzie ten film, będą zdjęcia i serdecznie na stronę kolegi zapraszam. A ponieważ ja mu to robię, więc podkradnę na stronie regionalnej sekcji, również te materiały Państwo znajdziecie. Cieszmy się, radujmy się. Życzę Państwu wszystkiego dobrego w dniu naszego święta. Tak, proszę Państwa, Komisja Międzyzakładowa 387 przyznała następujące wyróżnienia przypadłości. Medale tabliczki 35-lecia otrzymują następujące osoby. Tutaj byśmy prosili, jak są, od razu. Tam jest też wejście, można szybciutko wejść, żebyśmy to jak najszybciej po prostu, mówiąc młodzieżowo, ogarnęli. Anto Zanuta, Augustynia Kagata, są panie? Tak. Borowska Anna nie ma, wiem, że jest chora. Aha, do Borowskiej to właśnie ona stronę prowadzi, panie przewodniczący, ja jestem tylko odpowiadaczem. Brochowska Maria. Budziewska Kalina też nie ma. Harączka Ewa. Kotkowski Jan. Duda Beata. Dybowska Głąb Krystyna. Gołębiowska Ewa. Burger Aleksandra. Koszonek Anna. Krug Dorota. Książę Pierw. Zapraszamy te osoby, które są oczywiście tutaj na środek. Dziękujemy bardzo. Następne osoby prosimy. Ja skończyłem. No, ale...
Kwietniska, tam, przepraszam, że czytam od nazwiska, zaczynając za łatwiej wątkę. Kwietniska Hanna, Kwietniska Lucyna, Milewska Jolanta, Norin Aneta, Nawrócik Barbara, Opal Dorota, Olszewska Janina, Rzeszła Dorota, Salmanowicz Jarosław, Zatoryńska Izabela, Słomińska Bożena. Może radę. Zapraszamy na podium. Thank you.
Panie Jarosławie, no nie słyszał pan? I Marysia Wężyk, jest? Nie ma? Dziękujemy za wyjście, mamy już naszego. Pani Maria, proszę. Proszę Państwa. Wymieniam, które osoby mają być. Balicka Maria, Bąk Tadeusz, Bielacka Irena, Błażejczyk Renata, Bolesna Barbara, Brzezicka Justyna, Buczyńska Joanna, Prynocka Anna, Ciechomska Magdalena, Ciesielska Krystyna, Czoskiewicz Janina, Czubak Barbara, Kolsa, Małgorzata Fasowiec, Barbara Faszyńska, Maria Frankiewicz. Jeżeli są te osoby, to zapraszam. Tak mało, to czytam dalej. To jest nieładne podobno, ale chcę przyspieszyć, bo wiem, że bardzo dużo jest osób narodzonych. Dobrze. Giera Andrzej, Iziewicz Gabriel, Grabowska Turek Ewa, Grodzieńska Hanna, Zera Teresa, Tabliczek Grażyna, Jadkowska Maria, Jankowska Ilona, Jówniewicz E. Zapraszam. I sympatii. Podpisałem się ja oczywiście, ale to jest od całej Komisji Międzyzakładowej. I takie życzenia są na każdym dyplomie, więc ten pierwszy przeczytałem, żeby było wiadomo, na co dajemy i jak to przyjdzie.
Kwiatkowska, pan Maciej Saldanowicz, pani Hanna Sawicka, pani Grażyna Szyszkowska, pani Grażyna Sobieska, państwo Strychołowie, pani Gertruda Strefli, pani Sychowicz Teresa, pani Maksymilian Schnabel, pani siostra Joanna, pani Szulc Gertruda. Dobrze, pani Maria Szumowska, pani Anna Śliżecka, pani Śpiałowska Maria, pani Edyta Brędnicka, pani Agnieszka Waldach, Szwiderska Urszula.
Czarnecka Lucyna, Gołębiowska Agnieszka, Bielicka Grzymkowska Agnieszka, Tomiasz Lilianna, Wróbel Agnieszka, Rotman Elżbieta, Rokita Jolanta, Majewska Pachnik Dorota. Widzę, że mamy niedługo, ale... Mamy panią Wołaciemiec, tak? I panią Agnieszkę Wróbel. Stop.
grzechu ten sal. Bo nie była na, a przyszła pierwsza, gdy ulicami szedł wielki bal. Szła z nami wszędzie, przez dni gorące, gdy trotuary spływały krwią. Przez dni szalone, gwiaździste noce, była piosenką, uśmiechem, łzą. Moja mała dziewczynko Zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg, to nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie wiosna i bez trwogi, że dookoła spłonął świat. Tak na wskroś cię przecież wtedy chciałem poznać. Moja mała dziewczynko z AK. Nadzieję tchnęła, tak jak umiała. Kryła się z nami we wnękach bram, w ciasnych uliczkach, mrocznych kanałach. Bo już się wielka kończyła gra. Kiedy się wszystko dla nas skończyło, kiedy ostatni zamilkł pechem, na barykacie została miłość razem z twym sercem i żalem mym. Moja mała dziewczynko Zaka, przyznasz chyba, że to wielka była gra. I tak różne były końce naszych dróg, to nie wierzę, bym cię znowu ujrzeć mógł. Choć na dworze była jesień, u mnie jesień i ta trwoga, że dookoła spłonął świat. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z AK. Już mi ciebie nic nie wróci, nie przyniesie. Moja mała dziewczynko z AK. Biały orzeł.